Dzień dobry, ja nazywam się Nikodem Apoczkin, a to jest program Czas na Pytanie. W moim programie pytam gości, jak by się czuli lub jak się czują na polskim YouTubie. A moim gościem dzisiaj jest Grzelcu. Grzelcu, inaczej Rafał Grzelec. Swoją przygodę z YouTubem zaczął 4-5 lat temu. Głównie jest to kanał Komentery, czyli komentuje dane rzeczy, które się dzieją w internecie. Jego obecny kanał ma ponad 1500 subskrypcji. A najpopularniejszy film to Mystery Box za 25 zł, który ma ponad 14 tysięcy wyświetleń. Ze mną jest oczywiście Grzelcu. I Grzelcu, pytanie do ciebie. Co cię natchnęło do nagrywania na YouTubie? Witam tutaj. No, co cię natchnęło do nagrywania na YouTubie i dlaczego taki, a nie inny content? Znaczy powiem tak, odnośnie mojego kontentu, content jest naprawdę różnorodny i naprawdę dużo rzeczy się tutaj znajduje. Planuję to jakoś ustabilizować w przyszłym czasie, ale to jeszcze nie wiem kiedy. I co mnie nakłoniło, w sumie ciężko stwierdzić, bo było to, o kurde, 4-5 lat temu, więc no kurczę, ciężko stwierdzić, ale wtedy to chyba taka po prostu była zabawa, żeby troszeczkę się powygłupiać. Aktualnie jest to po prostu w sumie też takie, żeby się troszeczkę pogadać sobie, troszeczkę zająć czas przy montowaniu i tak dalej. I przy okazji troszeczkę ludziom dać jakieś informacje, czy po prostu jakieś show im tam przedstawić, tak? Tak. A teraz to robisz bardziej na poważnie, czy dalej tak dla zabawy? YouTube'a teraz czy na poważnie robię? Tak. Teraz YouTube, ciężko mówić, żeby to było na poważnie. Jeśli bym z tego jakieś zarobki czerpał, żebym mógł się na tym spokojnie utrzymać, to by to było na pewno na poważnie. Aczkolwiek teraz to jest taka po prostu zabawa i tak naprawdę nic groźnego, tak? No. No to dobrze, no to ja mam do ciebie kolejne pytanie odnośnie wiadomo kogo. Nie. Wytłumacz mi tą całą dramę. To jest przesłuchanie, tak? Możliwe. Powiem tak, że Milczar w swoim filmie dał dużo rzeczy, które się zgadzały, przedstawił jakieś dowody, spoko, wszystko jest okej. Tylko ja uważam, że troszeczkę ten film był taki pod względem tego, że niektóre jakieś tam screeny czy coś było wyciągnięte sprzed roku, sprzed dwóch lat, coś naprawdę miesza się ze słowami Milczara, bo kiedy tam twoja nawet koleżanka się go spytała, dlaczego mu wypominasz to, że on robi sub za sub kiedyś tam? Bo on odpowiedział, że dlatego, że te suby dalej są na jego kanale, ale że przestałem już tak naprawdę tam cisnąć ludzi i tak dalej, no to jednak dalej mi to wypominał i troszeczkę się chyba w tym pogubił. Nie ukrywam, że tam jego kolega jeszcze robi jakiś film. Generalnie podchodzę do tego, że nie ma co rozpędzać. Ale to właśnie ja widziałem na tym kanale Sergio jakoś tak, jakoś tam, że właśnie nagrał też na ciebie film, ale generalnie tego nie oglądałem. Poza tym tak samo tak, było jestem za sub, że miałem ten. I szczerze powiem, że staram się jakoś tego unikać, staram się jakoś nie roztrzęsywać tego. Tak naprawdę, jeśli oni chcą mnie prowokować, to spoko, proszę bardzo. Aczkolwiek ja wiem i kilku widzów też wie, że ja mam swoje racje i tak naprawdę tylko mogę tak naprawdę wyjaśnić to sub za sub, bo nawet nie pamiętam całego jego materiału. Wybacz, że nie zapamiętałem tutaj wszystkich jego aktów. Tak. Tak, on był kurczę troszeczkę długi. 25 minut miał około, więc troszeczkę tego dużo było. Aczkolwiek sub za sub, o co chodzi z tym sub za sub? Sub za sub, robiłem do subów 400. Później wrzuciłem film z muzyką do grania, starsi widzowie pewnie pamiętają. To było gdzieś po komentarii, po tym jak skończyłem komentować z gameplayem w tle. Nie, więcej ich było, ze 150 tysięcy chyba było. No i właśnie przez ten film, muzyka do grania właśnie, który ściągnąłem w późniejszym czasie, po prostu nabiłem sobie bardzo dużo wyświetleń, co zresztą widzowie mogliby zauważyć. Robiłem live'y i podczas tych live'ów bardzo dużo wyświetleń mi przybywało po prostu. Zapisy tych live'ów chyba wszystkie są, więc nie ma problemu, żebym ja to jakoś udowodnił. Aczkolwiek to jakby ktoś chciał, no to mogę jakoś to tam pokazać, tak? Że na live'ach bardzo dużo subskrypcji przybywało, więc to nie jest tak, że robiłem po prostu sub za sub do 1700, tak? No. Mhm.
No tak, no bardzo, bardzo dobrze wytłumaczyłeś tą całą sytuację z Milczarem, ale... Odpowiadał. Na więcej nie będę odpowiadał, przemilczmy to po prostu. No. Bo teraz mam do ciebie pytanie coś bardziej ze mną związane, ale ty też to nagrywałeś. Chodzi generalnie o to, że kiedyś tam swego czasu nagrałeś tam dwie czy tam trzy piosenki. Dlaczego teraz nie nagrywasz? Jeszcze raz. Przerwało ci mikrofon, bo. O Jezu. Nagrywałeś kiedyś rapsy. Dlaczego teraz nie nagrywasz? Dlaczego nie nagrywam rapsów? To jest bardzo proste, bo po prostu rapsów nagrywać chyba najwidoczniej nie umiem. Doszłem wtedy do takiego wniosku, że hej, skoro przecież mam kanał, no to spoko, można spróbować. Nie musi to być nic poważnego, aczkolwiek jakoś tam stwierdziłem, na początku to był rap na 1000 subskrypcji i to było pod z komentarzy widzów i to było tak bardziej pod bekę. Później dwa filmy były jakieś tam rapsy, tak? I po prostu je z biegiem czasu usunęłem, stwierdziłem, że one są bez sensu. Aczkolwiek, nie uważam, że jakoś tego żałuję. Po prostu fajnie było spróbować i tyle. Ja czekam dalej na rewanż za This Challenge. Słuchaj, chciałbyś coś kiedyś w przyszłości zmienić na swoim kanale? Znaczy, nie wiem. Zacznijmy od tego, że nawet nie wiem, ile ten kanał jeszcze potrwa. I tutaj cię muszę zaskoczyć, ale to za chwilę. To co planuję zmienić w przyszłości? Może bardziej na ten kanał jakiś pomysł dać, może coś, co by w końcu zaciekawiło szersze grono odbiorców. I generalnie na jakieś takie większe projekty realizować, ale to jeszcze się wszystko idzie jakoś tak w przyszłość zastanowić. I tutaj cię muszę zszokować. Słuchaj teraz uważnie. Mam drugi kanał, zrobiłem sobie właśnie drugi kanał. Tak, właśnie widziałem na twoim fanpage'u, że masz drugi kanał. Tak, i właśnie jeśli ktoś kogoś nie ma na fanpage'u, zapraszam na mój drugi kanał, nie wiem czy mogę tu reklamę zrobić. Tak, reklama. To jest taka przerwa na reklamę. Generalnie kanał Carlos Commandos, gdzie tam będzie... taki bardziej ciekawostkowy kanał, więc tak, zapraszam. Więc tak, zapraszam. No to fajnie. Fajnie. I tyle. No. No słuchaj, a co planujesz zrobić na 2000 subów? Zacznijmy od tego, że jakoś nie mam powodu cieszyć się tych 2000 subów. Patrząc na wyświetlenia, to raczej większość tych subów jest martwa. Natomiast jeśli jakimś cudem się uda dobić te 2000, bo widzę, że stanęło na 1700 coś i nie ma zamiaru się ruszyć. Natomiast jeśli już mówimy o 2000, to może jakiś mały specjal, raczej nie planuję nic dużego. No to tak jak ja miałem na 500 zrobić, nic nie zrobiłem, nie? A nie, w sumie zrobiłem, ogoliłem się na łyso. No tak. Słuchaj, gdybyś miał w przyszłości... Tak. Gdybyś miał w przyszłości współpracować z innymi twórcami, kto to by był? Wymień przynajmniej trzy osoby ze znanych twórców. Gdybym miał z kimś współpracować. Co ci mikrofon dalej przerywa, a kontynuując pytanie, to z kim bym współpracował? Zależy, kto by się tam chyba ofertę jakąś dał, aczkolwiek z kim chciałbym współpracować, to nie wiem, raczej nie ma za dużo youtuberów, których w ogóle lubię, których oglądam. No oczywiście z Nikodemem bym mógł współpracować, bardzo fajny youtuber, aczkolwiek tak nie ma za dużo grona grona twórców, których oglądał. Generalnie z kim chciałbym współpracować, to może 7 metrów pod ziemią, jakiś tam odcinek z nim nagrać gościnnie czy coś tam. Ewentualnie kogo ja tam jeszcze oglądam, z kim chciałbym współpracować. Myślę, że nie ma jakoś tak specjalnie dużo osób, ja oglądam raczej kanały takie, może jeszcze nie wiem jak on się nazywał, może tu gdzieś pojawi się nazwa, jak przypomnę sobie, napiszę Nikodemowi, taki generalnie chłopak od piosenek, może z nim kiedyś też jakąś piosenkę bym chciał zaśpiewać, ale to generalnie szanuję kanały, które cechują się taką oryginalnością, a nie takie coś, co już było gdzieś tam odgrzewane i tak dalej, takie bardziej przygotowane, takie widać, że na poziomie na przykład jakichś serialów z Netflixa, nie? No to jest szacunek. No i tyle.
no to słuchaj, ostatnie pytanie mam dla ciebie. Co sądzisz o dzisiejszych trendach na YouTubie i w branży muzycznej? Fatality. Nigdy, to się wytnie. Młodsza siostra biła. Nigdy. No to ten. Jeszcze raz. Co sądzisz o dzisiejszych trendach na YouTubie i w branży muzycznej? O dzisiejszych trendach na YouTubie sądzę tyle, że każdy trend zawsze jest do kitu, w sensie challenge, jakieś tam testy produktów z marketu, jakieś tam, nie wiem, różne naprawdę teraz są trendy, które cały czas gdzieś tam są, mniejsze czy większe ilości, starsze czy też te nowsze. Aczkolwiek trendy dzisiejsze to też jest bardzo szerokie grono i tak naprawdę ciężko się wypowiedzieć, podsumować to wszystko jednymi słowami, więc po prostu tak neutralne mam do tego podejście, w sensie jeśli są jakieś takie trendy, które nikomu nie zagrażają, to jest jak najbardziej spoko. Jeśli są jakieś trendy, które po prostu szkodzą i w ogóle ogłupiają, nie wiem, oszukują i tak dalej, no to wtedy już możemy mówić jakieś tak gorzej. No to słuchaj Rafał, ja dziękuję ci bardzo serdecznie za udział u mnie w programie. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tutaj do mnie przyjdziesz i zagościsz u mnie. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku już w przyszłą środę o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło. Zapraszamy! Cześć. Zapraszamy na następny odcinek w środę o 19. O 18. Tak.